ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za Twoje słowa. Dziękujemy, że Twoje słowa mają moc w sobie. Dziękujemy, że Duch Święty wyjaśnia nam Twoje słowa, że rozumiemy Ciebie, że przyjmujemy to wszystko, co do nas mówisz i że przetwarzamy to, Ojcze, i wdrażamy to w życie. Amen. Dobrze. Zaczniemy dzisiaj od pierwszego listu do Koryntian 2,16. Kończymy duch, dusza, ciało. Będziemy dzisiaj troszkę o tym, jak myśleć. Pierwszy do Koryntian 2,16. Bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczać? Ale my jesteśmy w myśli Chrystusowej. Ordina mówi, lecz my jesteśmy w myśli Chrystusowej. Myśli Boga są w Twoim odrodzonym duchu. One tam są. Dlatego, że tam jest Bóg. Tam, gdzie jest Bóg, tam są myśli Boga. Bóg i Jego myśli to jest jedno. To pytanie, to jest takie pytanie żydowskiego nauczyciela. Któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Bo to są takie pytania, które zadawali ludzie, gdy nie wiedzieli, co mają robić. Oni pytali, no któż zna myśli Pana? No któż mógłby go pouczyć? To były takie, to jest sarkastyczne, co Paweł tutaj mówi. To jest trochę sarkastyczne, bo on jakby pokazuje w tej wypowiedzi, pokazuje ten błąd myślowy. Ten myślenie do tej pory Żydów było takie, że nikt nie zna ścieżek pańskich. No, Księga Izajasza mówiła jasno, że ścieżki Pana to nie ścieżki nasze to nie ścieżki Pana. I teraz oni żyją tą mentalnością, nawet jak się nawracają, to nadal oni nie rozumieją tego, że oni mają dostęp do myśli Boga. Oni nie wiedzą tego. Dlatego Paweł o tym uczy. I my musimy zrozumieć to, że myśli Boga są w naszym duchu. Wiecie, że to trzeba uwierzyć w to? Trzeba uwierzyć, że się ma myśli Boga w sobie. My jesteśmy myśli Chrystusowej. My jesteśmy myśli Chrystusowej. Myśli Boga są w Twoim odrodzonym duchu. Poznanie myśli Boga z Pisma daje nam możliwość rozpoznawania myśli Boga w naszym duchu. To znaczy, że kiedy Ty studiujesz Pismo Święte, to jest taka najprostsza, taki pierwszy ruch do zrobienia. Kiedy studiujesz Pismo Święte, Ty dowiadujesz się o różnych myślach Boga, o różnych Jego koncepcjach, o różnych Jego założeniach. I to zaczyna Ci otwierać w pewnym sensie szeroką przestrzeń, w której zaczynasz odnajdować wielość takowych myśli. Czyli Pismo Ci pomaga w tym, żebyś złapał azymut, żebyś złapał kierunek. Jakże myśli Pan? No tak myśli. Potem, jak zaczynasz rozpoznawać w sobie elementy, które posiadają podobną formułę, no to są myśli Pana. To są myśli Pana. Myśli Boga są takie, jak On sam. Czyli takie myśli Boga są dokładnie takie, jak Bóg. To też musisz coś wiedzieć o myślach Boga, że nie ma czegoś takiego, że Bóg jest inny niż Jego myśl, a Jego inna myśl inna niż On. To jest jedna sprawa. Jedna przestrzeń. Trzeba w to uwierzyć. Trzeba uwierzyć w to, że się ma w sobie myśli Boga. Jak się w to nie uwierzy, przyjaciele, to się będzie szukało na oślep trochę. Przez wiarę zawsze wchodzimy w każdy parametr Boży. Ja wierzę, że mam myśli Boga. No i Ty możesz mieć zupełnie chaos w głowie, kiedy Ty będziesz tak mówił. Totalnie. Ale wiara jest pewnością tego, czego nie widać, czego też nie czuć, czego nie słychać. Ona jest tego pewnością. Więc ja jestem pewny, że ja
znam myśli Boga. Ja przychodzę do Boga, klękam, mówię: Ojcze, dziękuję Ci, że ja znam Twoje myśli w tym temacie. Wiem, co Ty myślisz o tym. Ja się nie pytam, co Ty myślisz, Panie, o tym? To jest błąd. Co Ty myślisz, Panie, o tym? Nie. Ja się nie pytam Boga, co On o tym myśli. Ja uznaję przez wiarę, że wiem, co myśli Bóg w tej sprawie. To jest początek. Rozumiecie, co to jest wiara? Przecież przez wiarę uznajemy, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Wyznaje się, że jest się myśli Chrystusowej, ogłasza się, że jest się myśli Chrystusowej. Nieważne, co się dzieje w tobie w środku. Ważne, że Ty wierzysz, że jesteś myśli Chrystusowej. Że w Twoim duchu mieszka Bóg i wszystkie Jego myśli. Pierwsza Kronik 28:9. Pierwsza Księga Kronik 28:9 mówi nam tak. A Ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, Ojca Twojego i służ Mu z całego serca swego i duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeśli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć, więc jeżeli Go opuścisz, odrzuci Cię na wieki. A tak poucza Dawid Salomona. Co my z tego wyciągamy? No nie to, że Bóg odrzuca nas. Ale po pierwsze, wyciągamy 5 podstawowych, duchowych elementów z tego fragmentu. Po pierwsze, znaj Boga jako Ojca. Mówi do Niego Dawid. A zatem, żeby rozpoznawać myśli Boga, to trzeba znać Boga jako Ojca. Bóg musi być dla Ciebie Ojcem. On jest Ojcem, ale musi być dla Ciebie. Ty musisz doświadczać ojcostwa Boga w swoim wnętrzu. W innym wypadku Ty nie rozpoznasz myśli Boga, bo co myśli Ojca. I znowu wracamy na przykład do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Pamiętacie? O temacie naprawy duszy. Jeżeli masz pokrzywienie w duszy, bo jesteś poraniony przez rodziców, to Ty masz takie wykrzywienie obrazu Ojca, że się w pale nie mieści. I jak Ty sobie tego nie naprawisz, to Ty będziesz przez pryzmat tego zaburzenia przyglądał się na Boga. I tyle. Rozumiesz, o co chodzi? W związku z tym nie będziesz w stanie rozpoznawać myśli Ojca. Ja często rozmawiam z córką moją i na różne sobie tematy tam gadamy. Ja mówię, co myślisz? Ja jej pytam, co ona myśli na przykład. O mnie, co, o moich decyzjach różnych, o różnych sprawach. Pytam. Albo co ona myśli, że ja myślę. Ja na przykład... ona mówi tak. Bo sobie dorasta dziewczynka i się... Bo ja patrzę się na nią, nie patrzę się na nią. A my co tak się patrzysz? A ja mówię, a z czym masz problem? Że się na Ciebie patrzy. Ale to chcesz coś ode mnie? Ja mówię, nie, patrzę na Ciebie. Mówię, gdybym chciał, to bym to zwerbalizował. Powiedział, chcę coś od Ciebie. No tak patrzy na mnie, wiecie. Przez to my się poznajemy. Ona się na przykład dowiaduje, że w ojcostwie, tak, nie istnieje drugie dno. Ojciec, kiedy patrzy, to on patrzy. On nie doszukuje się błędu. On nie chce czegoś powiedzieć. Ona się uczy tego. To jest ojciec. Rozumiecie, o co chodzi? Bo poznanie Boga jako Ojca to jest bardzo ważna rzecz. Bo on ma myśli Ojca w tobie.
On nie ma innych myśli. Czyli jak ty nie wiesz, nie doświadczasz go jako ojca, to ty masz pomyłkę w rozpoznawaniu jego myśli. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to mi się wydaje, że on ma jakieś inne myśli. Na przykład, że to są myśli, które cię ocenią, które gdzieś w jakiś sposób ciebie ustawić chcą. Myślisz, ojca poznać, ojca. Gdzie się modlił do Boga, to mów, Panie Boże, ja chcę Ciebie najdogłębniej poznać jako Ojca. Bo wszyscy Boga na początku poznają jako Zbawiciela. Każdy poznaje Boga jako Zbawiciela najpierw. Na tym się wielu chrześcijan zatrzymuje, poznali Boga jako Zbawiciela i no to jest ten, co zbawia. I oni potem sobie robią taki ruch, większość chrześcijan, że oni potem poznają Boga. Znaczy oni mówią, że dalej poznają Boga, natomiast to jest takie rozwinięcie do granic w ogóle wytrzymałości obrazu Boga Zbawiciela. Prowadź mnie, pomóż mi w pracy. Pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym, pomóż mi z żoną, pomóż mi z dziećmi, pomóż mi. To jest Bóg Zbawiciel. Takiego Boga Zbawiciela zna chrześcijaństwo. Najczęściej. Tylko to, jakby ci to powiedzieć, Bóg Zbawiciel to jest furtka do Boga. Jezus powiedział, jestem drzwiami. A do czego jestem drzwiami? Do jakich parametrów Boga on jest drzwiami? Bo teraz jak sobie wyobrazisz Boga, to Jezus to są drzwi do Boga. Też jest Bóg, tylko Bóg drzwi. No, Bóg drzwi. Tam się wchodzi potem przez te drzwi, ok? I dalej to już nie ma drzwi. Rozumiecie? Dalej to już jest reszta. To się weszło. Jezus powiedział, kto przeze mnie wejdzie, co? Pastwisko znajdziesz, tam jest pastwisko jakieś. No i to już nie jest Zbawiciel. To już nie jest Zbawiciel. Tam się już zaczyna Ojciec, tam się zaczyna Duch Święty, tam się w ogóle zaczyna wiele, wiele różnych tych przestrzeni ojcostwa i mocy tak naprawdę. Nie? Zbawiciel to on jest drzwiami. Się wchodzi. Wielu ludzi to się przede wszystkim zafiksowało na Zbawicielu i dla nich Bóg to jest Zbawiciel, to jest w ogóle to jest wszystko. Natomiast prawdą jest to, że myśli Boga w nas to nie są myśli Zbawiciela. To nie są myśli Zbawiciela. Takie myśli pod tytułem ja Cię poprowadzę, ja Cię uratuję, ja Cię uzdrowię, to nie są z Boga. Nie, to tam, znaczy czasem tam jest jakaś informacja taka, czy cię poprowadzę. W ogóle w 90% są w ogóle inne myśli. To są w ogóle myśli pod tytułem w ogóle jestem blisko, rozumiesz, jest dobrze, nie będzie, tylko jest dobrze, rozumiesz, jesteś wartościowy, cenny. Takie myśli w ogóle są. Rozumiesz? Żarty jakieś tam są też. W ogóle ludzie, poznanie Boga jako Ojca to jest klucz. To nie jest czas, że teraz się o tym mówię, ale chcę wam pokazać na tym fragmencie. Bo on go uczy, tego młodego Salomona, ten Dawid, to on w ogóle do niego mówi, że ty poznawaj Boga jako Ojca, Salomonie. A więc znaj Boga jako Ojca, po drugie służ mu z całego serca. Czyli poznanie myśli Boga jest związane z tym, że człowiek podejmuje decyzję, że będzie realnie do końca swoich dni służył temu Bogu. Bo jak człowiek nie podejmuje takich decyzji w sobie, rozumiecie, to nie będzie rozpoznawał prawidłowo myśli Boga. Bo myśli Boga są związane z tym, że no, on się porusza do przodu. No i teraz albo się z nim poruszasz do przodu, tak, albo zostajesz gdzieś w tyle. Nie? Będę ci służył, jak będę miał czas. Nie, ja ci służę. Ja jestem teraz już do twoich usług, Panie. Już masz mnie teraz.
służ mu duszą ochotną, czyli tutaj tak naprawdę jest podniesiony element takich właśnie głębokich intencji związanych z tym, że tak, ja bardzo chcę tego, Panie Boże mój, to jest coś, co jest w ogóle sensem mojego życia, to w ogóle ja się nie zmuszam do tego, ja nie zapracowuję na nic. Czyli tutaj widać ten obraz tego Boga Ojca, znasz tego Boga Ojca, Boga łaski, prawda? Takiego Boga sobie znasz, to taki Bóg jest w tobie. I on takie myśli są uwalniane przez niego. To nie są myśli pod tytułem idź masz zrobić, idź zrób to, idź. Często chrześcijanie, jak mówią, wiesz, Bóg mi powiedział, że mam to zrobić, mam tamto zrobić, a on mówi, wiesz co? Ja tak nie mam. Przepraszam, myślę, że mam coś zrobić. W ogóle we mnie się, wiecie co we mnie powstaje, o tym zaraz będziemy dzisiaj mówić sobie dalej, we mnie to powstaje chęć zrobienia czegoś. No. A nie głos mówiący, czy tam zrób coś. Tak? Szukaj go, a dać się znaleźć. Mówi do niego dalej, to znaczy, że myśli Boga się poszukuje, że człowiek się na nich skupiać ma, człowiek ma ich chcieć. Panie, ja jestem myśli Chrystusowej, tak? I ja teraz jestem otwarty na wszelką myśl Twoją. Tak? Na wszelką. Ja nie będę generował teraz, nie będę wiedział, co ja tam znajdę, tylko ja wiem, że mam, wierzę, że mam i teraz ja idę w tą stronę, przez wiarę znowu. Znowu idę przez wiarę w tą stronę. Bo to wiesz, jak ty uwierzysz, że ty masz, jesteś myśli Chrystusowej, no to przez wiarę zaczynasz podążać w tą stronę. Przestajesz sądować, czy to chcenie to jest z Boga, czy nie jest z Boga, tylko zaczynasz z automatu lecieć do przodu. Rozumiesz? Jak automat lecisz. No i nie opuszczaj go, mówi do niego Dawid. Znaczy, że go nie odsuwaj się od niego, pielęgnuj tą relację z nim. Tak? Odwracając się od Boga, wchodzisz z automatu w ludzkie myślenie. Czyli jeżeli ja moją relację z Bogiem zaczynam traktować lajtowo, zubażam modlitwę, no to ja z automatu od razu myślę po ludzku. To myśli Boga, one zaczynają być dla ciebie jasne wtedy, kiedy jest z nim ta bliska relacja, bliski kontakt. Jakie są techniki? Bo ja chcę od razu przejść do technik pomagających zmienić myślenie. No i po pierwsze jest to stały czas modlitewny. Stały czas modlitewny. Im krócej jest człowiek nawrócony, tym większa dyscyplina. Zasada prosta. Im dłużej już chodzisz w tej dyscyplinie, tym łatwiej jest ten czas modlitewny generować sobie w różnych miejscach. Ale im człowiek jest krócej w Bogu, jakby zaczyna swoją podróż z Bogiem, to tu jest potrzebna jak największa dyscyplina. Czyli tak naprawdę człowiek, który się nawraca, to nie ma czasu, żeby się nie modlić. No, on od razu w ogóle czas na modlitwę to wygospodarowuje tak jak czas na pracę, jak czas na rodzinę, na inne rzeczy, kalendarz bierze i pisze. Tak. No nie ma. Jeżeli się nie modlę, dzisiaj się nie modlicie, to nie jesz też. To takie coś, co wpisujesz w kalendarz, jak się nie modliłem, to cię nie jem. Tak? To zapisz w kalendarzu takie coś. Nie modlę, nie jem. Tak? Nie pojesz dwa dni, to się nauczysz. Dyscyplinujemy się. Stały czas modlitewny jest mega ważny, bo jak będę uczył na temat modlitwy, to będę o tym mówił. A modlitwa jest oddechem chrześcijanina, to jest oddech. Brak modlitwy powoduje automatyczne, krok po kroku wchodzenie w naturalność z powrotem. To naturalnie myślisz, naturalnie czujesz, naturalnie rozumiesz. Po prostu. Tak? I oczywiście modlitwa jest stanem ustawicznym, ale od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć, bo im dłużej chodzisz z Bogiem, to ty potem wyrabiasz w sobie kulturę tej modlitwy, no ty po prostu żyjesz się modlitwą. No często masz tak, że nie masz czasu odrębnego na tę modlitwę. I, chociaż dla mnie osobiście to jest ważne w odrębnej ten czas sobie jakiś tam. Ale generalnie modlitwa jest stanem, że ja chodzę w modlitwie. Nie muszę sobie tego czasu wyodrębnić dzisiaj, ale chcę, bo też mi na tym zależy.
tak? Bo ja z tego korzystam. Jest to dla mnie korzystne mega. A natomiast sam początek jest taki, dyscyplina musi być. Bo człowiek jest w ogóle, człowiek, który się narodził na nowo dopiero, to on w ogóle nie ma żadnej dyscypliny. On nic nie ma. Nic nie ma, nic. Tak? Jak chce, żeby coś się zmieniało, to on musi przebywać z Bogiem. Bo tak to będzie chodził człowieku kolejny rok, czy kolejne dwa lata i się przesunie 0,5%. Tak? 0,5%. Dlatego ludzie się muszą uczyć przebywać z tym Bogiem i funkcjonować. Więc cały czas modlitewny. Dalej, jak najczęstsze modlenie się innymi językami. I w ogóle modlitwa innymi językami, ona musi być w człowieku znowu jakby takim stanem stałym. Się modlić w innych językach ciągle. Tylko mówię, ile masz? No ciągle się modli. Powiedz do Ducha Świętego, Panie Boże, przypominaj mi, że ja inne języki mam. Zawsze. Czyli jak to zapomnę, to mi przypomnij, Duchu Święty. Gdzie się w innych językach modlą. Ludzie się modlą w innych językach, ale oni zapominają, że się modlą. Tam się pomodli się parę minut w ciągu dnia, czy tam pięć, czy tam osiem razy po pięć minut na się pomodli. Ale weź powiedz Duchowi Świętego, przypominaj mi. To będzie ci przypominał co chwila. Będziesz chodził się, będziesz modlił w tych innych językach cały czas. I zobaczysz, co się dzieje wtedy. Jak ty taką pustkę w ogóle między różnymi przestrzeniami myślowymi, zadaniowymi wypełniasz modlitwą innymi językami. Się staje taką kulturą twoją. I to jest potężna rzecz. A więc jak najczęstsze modlenie się innymi językami. Studiowanie Bożego Słowa to jest normalna rzecz. I trzeba, ja już o tym mówiłem, kiedy mówiłem o Biblii, ponieważ mamy Biblię po to, żeby studiować ją. Nie po to, żeby ona leżała, tylko po to, żeby ją studiować, bo ona jest pewnego rodzaju informacją dla nas, Bożą. Co robimy? Rozmyślamy nad tym Słowem. Przywołujemy go w myślach i porównujemy go z myśleniem ludzkim. Jeżeli przyjmujemy jakieś prawdy z Bożego Słowa, tak? Czytamy sobie o czymś w Piśmie Świętym. Są bardzo praktyczne rzeczy, słuchajcie. Czytam sobie jakąś prawdę w Piśmie Świętym. Co robię potem? No ja ją przywołuję w myślach. Rozmyślam najpierw sobie nad tym, a potem ją przywołuję w myślach. W ciągu dnia. Tak. I co robię potem? Porównuję Boży pogląd z moim poglądem. W ogóle porównujcie poglądy. Porównujcie poglądy. Będziesz szanowny w Duchu Świętym, przypominaj mi twoje poglądy ustawicznie. Przypominaj mi twoje poglądy. Ja chcę porównywać te poglądy. Niech twoje umysły będzie ciągłe porównywanie tych poglądów. Zobacz, jak to fajnie działa, że to w ogóle potem pojawia się jakaś myśl w nowej sytuacji i ty szybciutki robisz porównanie, bo ty prawdę, jesteś pełen prawdy. I mówisz akurat, tak czuję, tak myślę, aha, a prawda jest taka, pyk, 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 już jest konfrontacja wewnętrzna. Już konfrontujesz to wewnętrznie. I mówisz, okej, to znaczy, Panie Boże, że tutaj to co ja myślę teraz, to jest cielesne. Wo, diable. W mojej głowie cały czas jest porównanie. Ja w ogóle coś takiego już sobie zrobiłem, że ja w ogóle myślę o czymś i ja mam jakby w zapleczu prawdę jakąś. Te prawdy są w moim zapleczu, one gdzieś tam stoją jakby z tyłu mojej głowy, wiecie? Bo jestem tak bardzo oczytany w tym słowie. To słowo, ono weszło we mnie i one tam stoją, te prawdy. Teraz ja mam jakąś myśl i ta myśl natychmiast w ogóle się konfrontuje z tamtą myślą. Natychmiast. Porównuje się. Więc to tak. No i co? Słuchanie namaszczonych ludzi. Słuchamy namaszczonych ludzi, żeby myślenie się zmieniało. Słuchamy namaszczonych ludzi. No i z drugiej strony nie słuchamy nienamaszczonych. Absolutnie. Co robimy? Robimy tak zwane codzienny remanent. Popularnie zwane obmywaniem się w krwi Jezusa, czyli naprawdę robimy sobie remanent codziennie. To trzeba nabrać takiej kultury robienia sobie remanentu. Siadam sobie w ogóle wieczorem i ja sobie w ogóle robię podsumowanie w ogóle mojego funkcjonowania. Naprawdę trzeba brać poważnie każdy dzień. Bo to wiecie, nie trzeba czekać 2-3 dni na remanent, trzeba codziennie. Codziennie normalne podsumowanie, no jakby się sklep zamykało, podliczamy kasę. Patrzymy, czy tam się wszystko nam zgadza, czy nie zgadza. Duchu Święty, przypomnij mi w ogóle różne rzeczy, co się dzisiaj działy w mojej głowie, w moim życiu. Dzisiaj, wiecie, to dzisiaj. To się, bo to najgorzej, jak się próbuje robić remanent raz na tydzień, raz na miesiąc. To się codziennie robi remanent. Dzisiaj, Duchu Święty, przypomnij.
A to on ci zaraz przypomni. Zaraz ci przypomni twoje postawy chore, przypomni ci różne rzeczy. Ty rozumiesz? I co zrobisz? W ogóle co zrobisz? Obmyjesz się w krwi Jezusa. Spokutujesz sobie. Rozumiesz? Uderzysz przeciwnika, który gdzieś tam przez te rzeczy mógłby mieć dość do ciebie. Przeprosisz może żonę, męża, brata, siostrę, kogoś, może SMS-a napiszesz, kurczę, ziomek, sorry, że się tak do ciebie dzisiaj odezwałem po nabożeństwie. Kurczę, wiesz. Przebacz mi w ogóle. Zawaliłem coś tam, tak? Źle pieniądze wydałem. Ja nieraz tak miałem, przedałem, tu się ty pokazał, zobacz, a co tam wydałeś te pieniądze. Ja mówię, kurczę, przepraszam, że panie, no faktycznie, na cholerę ja te pieniądze wydałem. To nienormalny jestem całkiem. Rozumiesz? Ale remanent jest ważną rzeczą. Dalej, codzienne poddawanie swojego umysłu Bożemu Słowu w modlitwie znaczy, że kiedy ja się modlę, to ja ogłaszam, że mój umysł, tak, on jest realnie poddany. Że on jest poddany. Ja proklamuję te rzeczy. Ja mówię, mój umysł jest poddany. Mój mózg jest poddany. Ja to ogłaszam. Następną rzeczą to jest tak zwane aresztowanie złych myśli, czyli branie autorytetu nad złymi, czyli niebożymi myślami. Nieboża myśl, przyjaciele, ona nie może w nas sobie zostać. Ona musi zostać wyrzucona. Jak się wyrzuca myśl? Jak się ją aresztuje? Słowami. Pamiętaj, myśli nie zdominujesz myślą. Ty musisz myśl zdominować czymś silniejszym. To nie ma czegoś takiego, że ty sobie masz negatywne myśli i teraz sobie będziesz myślał pozytywnie. Nie, 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 nie. Kiedy przychodzi myśl negatywna, kiedy przychodzi myśl nieprawa, to ty dokonujesz ataku czymś silniejszym. Co jest silniejsze od myśli? No słowo, tak? A więc wypowiadasz słowo i ty mówisz w imieniu Jezusa. Myśl taka i taka, masz w tej chwili milczeć. Ja zabraniam ci działać w moim umyśle. Ludzie jedynie diabła gromią. Ja mówię, to jest za mało. Nie mieszaj, bo często diabła nie ma w tym wszystkim jeszcze. Ty często gromisz diabła, którego nie ma w tym. To jest myśl. Co mówi Paweł? Bierzemy w niewolę posłuszeństwa, co każdą myśl podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Tam jest napisane, że bierzemy w niewolę posłuszeństwa każdego demona, który nas zaatakuje. A więc władasz myślami. Musisz zawładnąć nimi. To jest robienie, normalne robienie porządku w sobie. To nie masz tam myśli przebiegła przez głowę. A, przebiegła mi przez głowę myśl, pro ciebie jakaś tam, o, pomyślałem sobie o ten brat, to naprawdę w ogóle jest jakiś głupek. Taka myśl mi przebiegła przez głowę. Nie, co ja teraz robię? Wiesz, co się dzieje, kiedy taka myśl mi przebiegła przez głowę? Ja mówię, stój! W imieniu Jezusa. Milcz w imieniu Jezusa. Przeklinam Cię w imieniu Jezusa. Ojcze, obmywam się w krwi Jezusa. Ojcze, ustanawiam, że kocham tego brata. O, co zrobiłem? Porządek w umyśle. Poodkurzałem, pozamiatałem, wyczyściłem. Rozumiecie? A chrześcijaństwo pozwala, niech leci sobie tam myśl. To przeleciała mi myśl. Człowieku, ona Ci zostawi pył w środku. Ona Cię pobrudzi. Pobrudzi cię. To musisz coś zrobić z tym tylem. A ludzie nie chcą robić tego. Oni mówią, że to się stanie. Nie stanie się to, rozumiecie? To się nie stanie. Paweł mówi, bierzemy w niewolę posłuszeństwa, czyli zmuszamy do posłuszeństwa każdą myśl, która się podnosi przeciwko poznaniu Boga. Tam jest słowo kinosko. Czyli tego głębo, przeciwko głębiom Bożym. Dalej. Przemawiamy do myśli demonicznych. Do pragnień demonicznych. Do wszystkiego, co jest związane ze sferą demoniczną. A co? A nas atakuje. Co robimy? Przemawiamy. Nakazujemy, aby odeszło. Zabraniamy. Związujemy demoniczną siłę.
Jeżeli coś zostało nam zaaplikowane przez któryś ze zmysłów, tak, traktujemy to jako atak, nakazujemy, aby to coś zniknęło, umarło, wyrzucamy z głowy. Czym? Oczywiście słowami. Następna rzecz to jest nakazywanie określonym myślom, aby wypełniły umysł. Przepraszam. Znajomy głos taki. Nakazywanie określonym myślom, aby wypełniły umysł. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie tylko wiążę, aresztuję myśli, które są myślami niebożymi, tak? I nakazuję im milczeć, niweluję je. Nie tylko uderzam w przeciwnika, który aplikuje mi demoniczne myśli, ale też ustanawiam myśli Boże. Czyli ja mówię do swojego umysłu. Ty, umyśle, będziesz myślał myślami Bożymi, które są w moim duchu. Ty będziesz myślał miłość, ty będziesz myślał prawdę, ty będziesz myślał siłę, ty będziesz myślał odwagę, ty będziesz myślał zdecydowanie, akceptację, co? Wszystko to, co mówi Boża prawda. Ty będziesz tak myślał. Ja tobie rozkazuję. Ty, umyśle, będziesz myślał, że jestem bogaty. Ty, umyśle, będziesz myślał, że jestem zdrowy. Ty, umyśle, będziesz myślał, że jestem zaspokojony i szczęśliwy. W imieniu Jezusa ja ustanawiam myśli o szczęściu. Ja ustanawiam myśli o akceptacji. Ludzie tego nie robią. Mówią, po co to będę robił? One się pojawią. Nie pojawią się. Jest napisane. Tak? Co zwiążesz, będzie związane. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Jest napisane, gdzie dwóch z was na ziemi coś między sobą uzgodni, tak? To się dostanie. Posłuchaj teraz. Jeśli twoja dusza i twoje ciało dokonają zgodnej akcji pod jurysdykcją ducha, to rzecz musi nastąpić. Jest dwóch? Jest. To proste. Wytwórz, nakaż, ustanów. Ja mam dzisiaj myśli, jakie chcę. Posłuchaj, to jest bardzo ważne. Możesz myśleć to, co chcesz. O kim? O czym? O każdym i o wszystkim. Co chcesz? Wiesz, jak to się nazywa? Pranie mózgu. Musisz sobie pranie mózgu zrobić. Jakie to w ogóle myśl mi przyszła do głowy? Ja mówię, ale co, jakim prawem przyszło? Ty, co ty w ogóle myśl ci przyszła? Co ty jesteś w ogóle? Durszlak? Że przez ciebie jakaś myśl przelatuje? Co to w ogóle jest? Ja myślałem, że ty jesteś Bóg, który ustanawia standardy. Myśl ci przyszła do głowy, a ty poszedłeś za myślą. Przyszła ci myśl, proszę ciebie, że cię żona wpieniła, poszedłeś za myślą, proszę ciebie, nakrzyczałeś na żonę. Myśl ci przyszła. Super. Siedziałem na kolanach i mówiłem, to jest córka króla, to jest córka króla, to jest córka króla, to jest córka króla. Mi się w głowie wyświetlił obraz mojej żony jako córki króla. Przestałem ją widzieć inaczej, jak tylko w koronie. Ja ci powiem, to nie jest łatwo krzyknąć na kogoś, kto ma koronę. To już nie jest taki hop-siup. W pewnym sensie jestem w stanie stwierdzić, w pewnym sensie, tak, że zablokowałem się na to. Oczywiście ja mógłbym przejść tą granicę, powiedzmy, nakrzyczenia na Agatę.
mógłbym przejść tą granicę. Ale musiałbym mocno tam nacisnąć. W normalnej codzienności nie jestem w zasadzie w stanie bez takiego naciśnięcia mojego wewnętrznego, nie? Czy takiego dużego chcenia, za którym przyjdzie akt decyzji, na nią głosu powiedzieć. Bo ja ją obmyśliłem jako córkę króla. Ja ją sobie tak wymyśliłem. Bo tak powiedział Bóg, że takie coś jest. To takie coś ja ustanowiłem w sobie. Najpierw te wszystkie rzeczy zacząłem stosować do siebie osobiście. Ja na przykład siebie ustanowiłem jako określoną osobę. Rozumiecie? Zacząłem myśleć o sobie i siebie wyrysowałem w swoich myślach jako określony obraz. Ja jestem dla siebie zwycięzcą. Ja jestem przystojniakiem. Rozumiecie, o co chodzi? Ja takiego siebie widzę. Bo ludzie się zastanawiają, ty, jak mam zmienić zdanie na swój temat, jakie mam mniemanie zmienić? Ja mówię, człowieku, ty musisz siebie wyrysować sobie w środku. Rozumiecie? Przecież to ta stara Biblia nas tego liczy. Dzisiaj to się New Age nazywa. A to nie jest żadny New Age. To żadny New Age. To prosty system. Zarządu myślami. To jest tak nieznany temat chrześcijaństwa, że się w pale nie mieści. Ludzie, te herezje wszystkie w życiu by nie powstały, jak chrześcijanie by zarządzali swoimi myślami. Rozumiecie? Jakby się komuś zechciało, odrodzonemu z Bożego Ducha, wziąć tyłek w troki i zarządzać swoimi myślami, to by nie powstały głupie w ogóle herezje. Bo ludzie by zrobili proste porównania, tak? Między tym, co oni myślą, a tym w ogóle, jaka jest prawda Boża, skapitulowaliby, zaczęliby ustanawiać, oczyszczać, ogłaszać, rozumiecie? Ale tak nie robią. I mówią, bo ja tak myślę. Ja mówię, ale mnie gówno obchodzi, jak ty myślisz. Sorry. Co mnie to obchodzi? A co ciebie obchodzi, co ja myślę? Też możesz powiedzieć absolutnie to samo. Albo ja będę myślał, jak mówi prawda Boża, albo moje myśli nadają się do czego? Do rozwałki. Do utylizacji. I do ustanowienia nowego standardu. Po prostu. Zmiana myślenia to nie jest propozycja apostolska. Apostoł nie mówi, jeżeli będziecie mieli ochotę, zmieńcie myślę. Tak samo jak to nie jest propozycja, żeby się na nowo narodzić. To nie są propozycje. To mówi, musicie się na nowo narodzić, inaczej nie zobaczycie królestwa. Paweł mówi, że trzeba zmienić myślenie. No. I kropka. A więc nakazujemy określonym myślom, aby wypełniły umysł. Dalej, kontrolujemy umysł. Czyli sprawdzamy, o czym myślimy. Ja sprawdzam, o czym myślę. O czym ja myślę? Siedzę sobie i myślę teraz. Powiedz, Panie Boże, w imieniu Jezusa ogłaszam, że jestem strażnikiem moich myśli. Ja w imieniu Jezusa w tej chwili biorę kontrolę nad moimi myślami. Ja kontroluję moje myśli. Słowo Boże mówi, że kto zarządza sam sobą, jest więcej wart niż zdobywca miasta. Kto to jest ktoś, kto zarządza sam sobą? Czy tam jest napisane, że zarządza wszystkim oprócz myślenia? Nie! Właśnie na początku zarządza się myśleniem. Dlaczego nie jest napisane, żeby zmieniać emocje? Bo emocji się nie zmienia. Rozumiecie? Emocji się nie zmienia, bo jak, dlatego że emocje są przyrośnięte do myśli. Jak zmienisz myśli, to się zmienią emocje. Się zmienia myślenie. Emocje się muszą dopasować, bo one nie posiadają same w sobie siły stwórczej. Jeżeli ktoś jest rozregulowany emocjonalnie, to oznacza, że na tych odcinkach nie ma przemienionego myślenia. Dlatego jest rozregulowany emocjonalnie. To jest zazdrość, na przykład. Taka emocja. Zazdrość to jest taka emocja. To jest zazdrość. O żonę, o męża.
Zazdrosny. Wie dlaczego jesteś zazdrosny żony czy męża? Bo on nie ma zmienionego myślenia na tym poziomie. Człowiek zazdrosny żony czy męża jest to człowiek, który nie rozbudował poczucia własnej wartości i upatruje swoją wartość, w jakiejś części przynajmniej, od tego, czy tamta osoba będzie z nim, czy z nim nie będzie. Czy będzie mu wierna, czy nie będzie mu wierna. Po prostu to proste. Rozumiesz? I zazdrosny jest. A miłość nie zazdrości, tam kropkę postawili potem. Miłość nie, jak jest miłość, to nie ma zazdrości. Jak jest zazdrość, to nie ma miłości. Są rzeczy, które się wykluczają. Ale taka emocja, ona jest możliwa do utrzymania wtedy, kiedy nie ma zmienionego systemu myślowego. Ale jeśli jest zmieniony system myślowy i ja mam poczucie własnej wartości, ludzie, ja mam takie poczucie własnej wartości, że ja w ogóle nie jestem zazdrosny o moją żonę. Ktoś mówi w ogóle? Ja mówię w ogóle. W ogóle. Rozumiecie? W ogóle. Ja nie mam takich emocji w środku. Moja żona, gdyby mnie zdradziła z innym facetem, rozumiecie? I przyszła do mnie z powrotem, to ja bym nie miał poruszonych emocji w związku z tym, bo to jest nienormalne. Ja mówię, nie, to jest dopiero normalne. Bo miłość nie zazdrości. Bo ja nie jestem uzależniony w mojej wartości od tego, czy moja żona mnie zdradzi, czy nie. Ja się nie czuję gorzej, jakby mnie zdradziła. Ja się nie poczuł gorzej, bo ja się czuję bardzo dobrze cały czas. Zdradzony i niezdradzony. Sami z ludźmi, rozumiecie? Bo mam swoją wartość wybudowaną już na poziomie umysłu. O to w ogóle wiecie, że o to Bogu chodzi. W ogóle, żeby to jest dopiero wolność. Ja mogę w tej wolności kochać. Ja mogę kochać, bo ja się nie boję. Prawda? Dlatego zmiana myślenia to jest mega potężna rzecz. Dlatego co my robimy? Kontrolujemy umysł. Jak w moim umyśle pojawia się coś, co nie współgra z prawdą, tak to ja muszę to widzieć. No nie mam takiego czegoś, że się położę i się pomartwię. No, położę się, taki klub ma. Rozumiesz? Położył się, on się pomartwi. Bo on nie ma tego, bo ja nie mam tego. I teraz leży sobie chłop Boży albo kobieta Boża i mają takie coś, się mają takie, nie wiem co to jest, taki, co w ogóle, ja nie wiem do czego to, co to za historia, ale leży sobie i rozważa, czego nie ma. A potem w ogóle ogłasza, że ma. Wariat. No wariat. Jedna myśl się wkrada, że czegoś nie ma. Wol! Najpierw won, potem wszystko mamy. Najpierw won. A jeśli wraca, to 100 razy won na minutę. 100 razy. Rozumiesz? Jak doktor stręczy. Człowieku, będę tu wracał zawsze, bo mam czas. Zawsze. Diabeł tego nie może znieść. Powiem wam na marginesie, co jest kilka form uderzenia Bożym Słowem. Diabeł bardziej boi się Bożego Słowa, które uderza jak młot, niż Bożego Słowa, które uderza jak miecz. Pamiętam to. Bo w młocie jest nieskończona wytrwałość. Miecz to jest akcja. Jak się nie powiedzie, no wiecie o co chodzi, to jest frustracja. A młot nie ma frustracji. Bo młot jest przystosowany do tego, żeby tłuc. On ma to wmontowane, proszę ciebie, w geny. Jest gen młota. On się nie frustruje, że musi bić. Rozumiecie? Bo on się rodzi z mentalnością bicia zawsze. A miecz, jak źle uderzy, tak, wyszczerpi się, źle się trafi, to następuje frustracja.
ostrzenie i tak dalej. Ja się nigdy nie widziałem, żeby młotek ostrzyć. Rozumiem? Dlatego Słowo Boże jak młot, jak działa jak młot, to jest najbardziej niebezpieczne dla przeciwnika. Jak już chrześcijanin nabrał mentalności uderzania słowem jak młotem, to diabeł już ma sraczkę. Mówi, nie, no ten to jest w ogóle wiek. On będzie tłuk i tłuk i tłuk i tłuk i tłuk i tłuk. Tak jak powiedziałem, diabeł posłucha. Ja się nigdy nie wycofam. Będę tu siedział i będę ogłaszał to słowo. I normalnie mogę tu umrzeć. Z głodu na przykład. I kiedy takie coś słyszy przeciwnik od ciebie, rozumiesz o co chodzi? Sorry. Dalej, unikanie przyjmowania cielesnych toków myślowych, również religijnych. Złe publikacje, złe kazania, złe rozmowy, filmy, programy, światowa muzyka. Wszystko to, co w jakikolwiek sposób wywala nas z toków, z myślowych toków Bożych, jest toksyczne. I ty musisz tego unikać. Unikamy. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe słuchanie, złe różne rzeczy, wiecie o co chodzi. No to nie bawimy się w ten sposób, bo to nam przynosi złe myślenie. Ty nawet nie przypuszczasz, jakie to jest tragiczne. Ludzie na przykład mówią tak, idę obejrzeć wszystko, mogę w Chrystusie, idę sobie horror obejrzeć. Ja mówię, po co oglądasz horror? Lubisz się bać? Taki dreszczyk lubisz mieć? Ja cię prądem mogę porazić, chcesz? Wiesz, miał dreszczyk i koniec. No po co chcesz się bać? No przecież celem horroru, jak sama nazwa wskazuje, tak, jest to, aby wzbudzić w człowieku lęk. No po co oglądać horror? Ja rozumiem, że mogą być filmy, które mają aspekty horroru, ich jakby przekaz jest inny, no bo, ale są jakieś tam rzeczy związane z tym. No to jest okej, ale to jest horror, prawda? No po co mam oglądać coś, czego się boję? Wręcz oczekuję, aż się dobrze wystraszę. No to trzeba być wariatem, żeby to chcieć oglądać. No. To wariactwo totalne. No. Ponieważ to będzie cię, to cię zainfekuje. Tak na własną, na własne życzenie takie coś zrobienie sobie. No i ktoś mówi potem, o, bo to mnie nic nie rusza. No nie wiem, czy cię nie rusza. Nie wiem, czy ty masz coś takiego, że to cię nie rusza. W ogóle, jeżeli to cię kręci, to już jest dla mnie to zagadka. Ty masz takie coś w sobie, że na przykład chcesz oglądać jakiś film, który cię doprowadzi do stanu lękowego, to ja nie wiem, co z tobą jest w ogóle. No. Gdzie ty masz? To jest rozrywka dla ciebie? Bać się? Rozumiesz? Bać się? Ja rozumiem, że możesz się rozrywką się śmiać. Rozumiesz? Bo w mojej Biblii jest napisane, że człowiek wesołego usposobienia ma zawsze wesele. No to ja rozumiem. No chcesz się śmiać w porządku, no idziesz komedię, oglądasz się śmiejesz. Rozumiesz? To ja to rozumiem. To takie jest to właśnie prosta prawda Boża. Prawda? Prosta prawda Boża. Prosta prawda Boża. Ale jak się będziesz chciał bać, to wykrzywi twoje, bo nigdzie nie czytam w Biblii w ogóle, że lęk do czegokolwiek doprowadza pozytywnego człowieka. A więc unikamy wszystkiego unikamy, co jest dla naszego myślenia toksyczne. Dbajmy o myślenie, dbajmy jak o takie wrażliwe elementy, jak o wrażliwe elementy ciała. Słowo Boże mówi, że te członki, które są mniej przyzwoite, tak? I tak naprawdę oryginał to tam nie mówi o przyzwoitości moralnej, to jakby to są mniej silne. Mniej silne. A dokładnie jeszcze bardziej narażone na chorobę. One są tak. To tak samo jak jest, że należy postępować inaczej ze słabszym rodzajem niewieści. Ktoś tak to czyta, mówi, co to w ogóle słabszy rodzaj niewieści? A tam w ogóle jest określenie chorobity rodzaj niewieści. I Piotr w tym momencie opisuje stan okresu kobiety.
On ich uczy, że w tym czasie, kiedy kobieta ma okres, postępuj z nią z wyrozumiałością i tak dalej. To ludzie wzięli, nie wiadomo co z tego zrobili, szowinistyczne nauczania powstały, a Piotr ich uczy, bo w końcu, jak dziewczyny mają okres, to trzeba z niej postępować w sposób inny. Rozumiesz? To jest prosta konstrukcja cepa. Bo coś takiego w nich się dzieje w tym okresie czasu, że one mają jakąś tam formę gdzieś osłabienia. Tak to wygląda w dzisiejszym świecie i koniec. I tutaj jest, i tutaj mamy podobną rzecz, jeżeli coś mnie gdzieś osłabia, ja unikam tego. Dlatego unikaj wszystkiego, co gdzieś by twoje myśli mogło osłabiać. Dalej, niewypowiadanie światowych toków myślowych, gdy nie trzeba. Co to znaczy? To jest bardzo ważna rzecz. Patrzcie, mamy różne formy zawodowe, działamy w różnych sferach. I życie też od nas wymaga tego, żebyśmy komunikowali. Jesteśmy w pracy, mamy komunikować, mamy mówić o rzeczach, które tak naprawdę nie mają wymiaru wiecznego. Prawda? One są banalne. Robimy biznesy, uczymy się czegoś, robimy proste sprawy, komunikujemy o tym pod tytułem podaj gwoździe, kup mleko i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy nie trzeba, to tego nie robimy. Czyli jeżeli się spotykamy i rozmawiamy, to nie rozmawiajmy, jak świat rozmawia. Rozumiecie? Nie papla się bez sensu, nie pieprzy się głupot, nie skupia się na różnych hobby, nie opisuje się tego, bo po co? To cały czas wpływa na nasze myśli. Kiedyś jak jeszcze Agata nie była nawrócona, ale już jeździła ze mną do kościoła zielonoświątkowego, ja chodziłem na nabożeństwo, ona z Wiktorem, bo Wiktorek nie chciał na szkółce niedzielnej, jak malutki siedzieć, to ona z nim na korytarzu tam chodziła sobie, nie? I po jednym nabożeństwie mówi do mnie tak. Czy tutaj wszyscy w tym kościele są nawróceni tak jak ty? Jeszcze Boga nie znam. A ja oczywiście byłem rytym zielonoświątkowcem wtedy, więc mówię, oczywiście, bracia już o tym mówię. A ona mówi, wiesz, bo takich dwóch twoich braci, to zaraz na początku nabożeństwa wyszli, i przez całe te wasze nabożeństwo rozmawiali o kamerze wideo. Rozumiesz? A on mówi, ja tak stałam i patrzyłam na to. Potem się śmialiśmy nieraz, mówię, perspektywa prorocza rozwijała się od lat. Rozumiesz, o co chodzi? Ona mówi, mnie się wydaje, że oni to nie wiem, czy oni Jezusa znają. To niewierzący człowiek do mnie mówi. Mówi, bo dla niej to było dziwne, że ludzie, którzy deklarują się jako wierzący ludzie, oni wchodzą, jak już wszyscy tam weszli, to oni wychodzą i stoją na korytarzu i przez dwie godziny paplają o kamerze wideo. Jak on kupił kamerę, jak ona ma parametry, ile ona ma tego, a ile ona ma tamtego. Rozumiesz, o co chodzi? Dwóch wierzących ludzi w kościele, oni rozmawiają w ten, po co? To żeby to nie wolno, nie no wolno! To nie kwestia, już nie rozpatrujemy na tym poziomie naszego rozumienia się, nie rozpatrujemy rzeczy, co wolno, co nie wolno. I czy Bogu to przeszkadza, czy Bogu nic nie przeszkadza. Rozumiesz? Narodziłeś się z Bożego Ducha, to będziesz szambo pić. Okej? Okay? Twoja wola. Tak? Rób co chcesz. To tobie szkodzi. Tobie. Rozmawianie na temat kamery wideo przez dwie godziny szkodzi tobie. Tobie. To twój umysł nie po to jest. Jak pracujesz przy handlu kamerami, idź do pracy, rozmawiaj o kamerach. Rozumiesz, o co chodzi? Ile musisz. Tak? Ale nie żyj tym. Żyj niebem. I co dalej? Wypowiadanie myśli Bożych. My wypowiadamy myśli Boże. Poznajemy prawdę i wypowiadamy je. Niech one będą wypowiadane, ludzie. Wypowiadajmy prawdy Boże. Bo prawdy Boże to myśli Boże. Możesz niesamowicie sobie gospodarować czas. No, idziesz, nie wiem, złóż piosenkę na swój temat, jaki jesteś piękny, wspaniały, cudowny i w ogóle. Jak się przeczytam wam na przykład. Przeczytam, pokażę. No hip hop, poranny mój rap na przykład. Do żony wysłuchaj. Muszę pokazać, pokażę wam w ogóle, co się robi z myślami od rana na przykład.
bo to praktykuję. Naprawdę, ja po prostu praktykuję takie rzeczy. Moja żonka to jest cudowna kobieta i nie ma co uważać, ona jest jak kometa, jej światło przenika, całe serce męża i nie ma co uważać, ona się nie wydęża. Łatwo jej przychodzi, miłosny styl bycia i nie ma co uważać, ma też głębię obycia, same wspaniałości w mej żonce są skryte i nie ma co uważać, ona jest moim hitem. Tak, bo tutaj nasz święty grot śpiewa. Nie ma co uważać, z niego pokopałem. Wstaję rano, co robię? Uwalniam rzeczy. Piszę do żony. Rano. Dlaczego to robię? Bo ja rozumiem, bo ja pokazuję wam, że ja to, czego nauczam, to ja to robię. Ja to robię. Ja takie rzeczy mam w głowie. Rozumiecie? Od rana. To jest uporządkowany umysł. Porządek w umyśle. Wypowiadam Boże myśl. Co zrobiłem? Humorystyczny, sympatyczny, miły, miłosny sposób uwolniłem Boże prawdy. Można. No można. Każdy może. Tylko czy się człowiek zdyscyplinuje w tym temacie? Pamiętajcie, emocje wpływają na myśli, więc my musimy mieć umocowane systemy myślowe odpowiednio, bo inaczej emocje nas dominują. Rozumiecie? Tak jak wczoraj mówiłem, emocje krążą, w ogóle zasuwają w ogóle z szybkością światła. I teraz zmiana myślenia spowoduje, że one zaczną prawidłowo funkcjonować. Wskutek zmiany myślenia będziecie czuć prawidłowo. Czuć. Tak fajnie czuć prawidłowo. Odczuwać prawidłowo. Podstawowe wskazówki teraz. Po pierwsze, nie rozmyślaj nad przeszłością. Nigdy. Tylko w czasie, kiedy ty robisz remanent, pokutujesz, koniec. Żadnych wycieczek w przeszłość. W miejsca dobre, a nie złe. Po drugie, nie wspominaj upadków. Nigdy. Żadnych wspomnień o twoich upadkach. Również o upadkach innych ludzi. Bardzo ważna sprawa. Dalej, myśl o sobie z miłością. O sobie. Najpierw zajmij się myśleniem o sobie z miłością. Zanim zaczniesz uczyć się myśleć o innych z miłością, to myśl o sobie z miłością. O sobie. Zrób sobie, nie wiem, sesję zdjęciową przed lustrem, coś tam sobie porób. Rozumiesz? Nazwij swoje części. Kolanka inaczej się nazwij. Kosteczki, jakoś tam nie ponazywaj sobie. Ładnie, żeby ich ładnie zacznie zwracać. Dalej, nie rozważaj czyichś błędów. Żadnych błędów nie rozważasz drugiego człowieka. Rozważanie czyichś błędów natychmiast będzie infekowało twoje myśli. Dalej, nie narzekaj w myślach. Żadnego narzekania. Żadnego na nic i nigdy. Rozumiecie? Od razu traktujesz każdą myśl, która jest narzekająca, jako zrób to. Dalej. Myśli lękliwe atakuj natychmiast i gwałtownie. To jest bardzo ważna rzecz. Myśl lękliwa, lęk jest organiczny bardzo. Kiedy przychodzi myśl lękowa, to musisz na nią natrzeć. W ogóle nauczcie się tego. To jest w stosunku do myśli lękowych. Inne myśli możesz z taką dawką, może nie powściągliwości, ale takiego spokoju uderzyć. A w myśli lękliwe musisz uderzyć z bardzo silnym potencjałem. Natychmiast.
Bo one bardzo szybko reagują. To jest takie, to jest tego rodzaju funkcje. Myśli są różne. One się różnie rozchodzą, mają różne, bo to są w ogóle formuły energetyczne, rozumiecie? To się różnie rozchodzi. Myśli lękowe są bardzo szybkie. Ona wpada w ciebie i od razu jesteś zaatakowany. Dlatego od razu trzeba zareagować na nią. Tak? Od razu. Możesz zrobić coś przy tym. Nie bój się, jak jesteś w ogóle w jakim miejscu, możesz coś zrobić. Możesz krzyknąć. Tak? Nie wiem, kopnąć krzesło, w ogóle rozumiesz, tupnąć nogą, zrobić coś, gdzie wejdzie w grę w ogóle manifest całego ciała twojego fizycznego. Tak? Niech za tym pójdzie potencjał. Myśl o pozytywnych cechach ludzi, którzy cię otaczają. Odnajduj pozytywne cechy ludzi. Mogą to być synowie i córki diabła, nieistotne. Nawet gdyby to był ich wygląd. Ładne oczy, rozumiesz, ładne usta, cokolwiek. Ładnie się wypowiada, ładnie się ubrał. Cokolwiek. Zawsze znajdziesz w kimś coś pozytywnego. Ucz się tego. Ucz się myśleć o pozytywnych cechach ludzi, którzy cię otaczają. Wyłuskaj, rozumiesz, choćby jedną pozytywną rzecz. Jeśli ktoś cię będzie lżył prosto w oczy, rozumiesz, a będzie miał miły dom, to skup się na miłym domie. I powiedzą, Panie Boże, jaki ma miły dom. Mógłby być speakerem. Zmartwienia eliminuj natychmiast poprzez wiązanie ich, wyznawanie adekwatnych praw dworzych i uwielbienie. Zmartwienie jest takie, ono jest jakby, ono jest szerokie znowu. Myśl lękliwa jest szybka. Zmartwienia są szerokie. One się kładą takim szerokim wachlarzem na człowieka, jakby go gniotą. Bo myśl wpada, lękliwa myśl wpada i zadaje ci w zasadzie ból wewnętrzny. Rozbija cię w środku jak napalm, rozumiesz? A myśl martwiąca się, która jest zmartwieniem, ona siada na ciebie. Dlatego należy wiązać od razu, wyznawać adekwatne prawdy Boże co do tego, tak? I uwielbiać Boga. Tak reagujemy na nacisk zmartwienia. Ustawicznie przywołuj myśli o Bożym Ojcostwie, dobroci, mocy, władzy i wymianie krzyżowej. Czyli ustawicznie przywołuj te myśli o Ojcostwie. Ucz się tego. Myślę o Ojcostwie Bożym, o dobroci Bożej, o mocy Bożej, o władzy, którą ma, o wymianie krzyżowej. Myślę o tych rzeczach, przywołuję je sobie. Dalej, koryguj podległe ci otoczenie wyznawaniem Bożych myśli. Jesteś gdzieś, pracujesz, uczysz się, coś się dzieje. Widzisz, co się dzieje w twoim środowisku. Nie wiem, jest ktoś, kto ciągle bluzga. Przeklina ciągle. Co robisz? Nie mówisz, wytrzymam, albo nie obchodzi mnie. To nieważne, czy cię obchodzi, czy nie obchodzi. Jest człowiek, który przeklina, przy tobie bluzga, używa wulgarnych słów. Co robisz? Ponieważ z nim pracujesz, jesteś na jednym terenie, tak, następnego dnia przychodzisz do pracy, mówisz w imieniu Jezusa, duchy bluźnierstw macie milczeć. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam w tej chwili, że kolega Janek nie będzie bluzgał. Ja stawiam straż przy jego ustach. Rozumiesz? Koryguje rzeczywistość. Inny przykład. Ktoś, kto ma wpływ hierarchiczny na ciebie, hierarchiczny wpływ, pamiętaj. Bo jak ktoś nie ma hierarchicznego wpływu na ciebie, to nie ma żadnego wpływu, to nie trzeba korygować tego. Ale ja na przykład jako mąż i ojciec w domu mam ostatnie zdanie. A więc korekta do mnie należy. I na przykład kiedy moja żona czy moje dziecko powie coś, tak, co nie jest zgodne z prawdą Bożą, to ja to koryguję. To nie jest korekta nawet głośna, ale korekta cicha. To jest bardzo prosta sprawa. Przychodzi na przykład Sara i rzuca jakiś tekst. Znaczy akurat Sara to ciężki przykład. Przykład zły, bo ona rzadko rzuca tego. No ale syn nasz, syn jest niezbawiony jeszcze i rzuca jakiś tekst. Na przykład tekst pod tytułem, że coś tam, jak będzie dalej się tak działo, to się rozwali, ale tam to się rozpadnie. Pierwsza rzecz, którą ja robię, to koryguję to. I
pod nosem mówię, nic się nie rozpadnie, to się nie stanie. Albo na przykład on mówi tak, dzisiaj się tak chłodno ubrałem, przeziębię się. Tak? A ja pod nosem mówię, nie przeziębisz się w imieniu Jezusa. Ja tak chodzę, ja koryguję wszystko. Jest korekta. Bo ja wiem, że ja mam władzę w tym domu. Rozumiesz? Jesteś kierownikiem w firmie, korygujesz działania pod nosem. To bardzo proste. To nie trzeba krzyczeć, bo ludzie to w ogóle zaraz sobie uwagę zwracają. Mówię, nie zwracaj sobie uwagi, koryguj! Koryguj. Jeżeli ktoś jest hierarchicznie nad tobą i na przykład rzuca coś, nie wiem, masz szefa niezbawionego i szef ci tam powie w ogóle jakąś rzecz, która jest w ogóle toksyczna, tak? To pod nosem to korygujesz, bo ty masz władzę korygowania. Ustawiasz tą rzecz. Tak? W ten sposób działasz. A więc koryguj podległe ci otoczenie wyznawaniem Bożych myśli. Dalej, konsultuj swój umysł z twoimi mentorami duchowymi. Dlatego trzeba mieć swoich duchowych mentorów. Ludzi, z którymi jesteś blisko, którym niekoniecznie to muszą być ludzie, którzy będą na przykład nauczycielami twoimi czy kimś tam, bo to bardzo często to spowiednik to jest człowiek, do którego nie przychodzi się po radę, tylko się przychodzi do niego, żeby się z nim podzielić ciężarem. Jedni drugich brzemiona noście. No, kurczę, ludzie to często przychodzą i mówią, ale to kto ma być moim spowiednikiem? Ja mówię, wiesz co, znajdź sobie na spowiednika kogoś, kto jest silniejszy od ciebie. Silniejszy od ciebie w duchu. Niekoniecznie mądrzejszy. Bo to ludziom się myli. To nie musi być mądrzejszy człowiek. On ma ponieść z tobą ciężar, a nie ci wyjaśnić, jak się go pozbyć. To jest wielka różnica. Rozumiecie? To trzeba się dzielić ciężarem. Jedni, drugich brzemiona noście, przychodzisz po niej. A zobaczcie, ludzie mówią tak, ja nie będę mówił, nie będę nikogo infekował swoim problemem. Ja dlaczego nie będziesz infekował swoim problemem, jak w ogóle jest napisane w Piśmie Świętym, żebyś infekował? Dlaczego nie jesteś zgodny z prawdą? A ja bardzo chętnie infekuję ludzi moimi problemami. Bardzo chętnie się podzielę moim ciężarem z kimś, kto zechce go ze mną podnieść. A bardzo. A dlaczego ja mam sam nie swój ciężar? Jak ty jesteś moją siostrą, dlaczego? Co ja tylko robię? Robię analizę, kto jest w stanie podnieść. I wcale nie szukam doradztwa wielkiego, bo ja nie potrzebuję doradztwa. Ja potrzebuję teraz się podzielić ciężarem. Ja mówię, pomóż mi teraz w tym. Co to znaczy ktoś silniejszy duchowo? Ktoś, kto to wytrzyma. Okay. Kto wytrzyma. Ktoś, kto wytrzyma. Ktoś, kto jest dłużej w Chrystusie. Ktoś, kto dał ci świadectwo wytrwałości. Ktoś, kto dał ci świadectwo niezłomności. Tak? Taki ktoś. Ktoś, kto dał ci świadectwo, że się nie wycofał z twojego życia, kiedy słabłeś. Taki ktoś. Niekoniecznie ktoś, kto ci dał super radę. Bo mógł ci nie dać. Wiecie, jak często jest, że potrzebujesz się wypłakać, a nie, żeby ci ktoś poradził. Bo ty wiesz, częstokroć ty wiesz, co masz zrobić. Bo co? Bo z Bogiem chodzisz. Ale jak ty złożysz ciężar swój na kogoś, tak? To ty bardzo szybko odbierzesz to od Boga, z czym miałeś problem wcześniej. Ty już teoretycznie wiedziałeś co, ale ciężar był. To złóż ciężar. Podziel się z kimś. Powiedz do niego, wiesz co, to i to w moim życiu się wydarzyło, taka i taka sytuacja się wydarzyła. Rozumiesz? Możesz powiedzieć, módl się ze mną, albo możesz powiedzieć, po prostu chcę, żebyś to zrobił. A więc konsultuj swój umysł z duchowymi mentorami. He. Znajduj, miej też kogoś zawsze, z kim się będziesz mógł dzielić tym, o czym myślisz. Zapytać, skonsultować, porozmawiać. To może być zupełnie ktoś inny wtedy.
A może być to ta sama osoba, nieważne. Pokutuj z myśli tak samo jak z czynów. Tak samo. Czy kogoś zarżnąłeś, czy chciałeś zarżnąć ten sam grzech? Rozumiecie? Jezus to wziął i podniósł do poziomu serca. On powiedział, kto by spojrzał pożądliwie na kobietę, winien jest cudzołóstwa. No i dla nich to był szok. Co on powiedział? Bo to my to dzisiaj tak tytujemy i takie dla nas to jest łatwe. Dla nich to był szok. Dla nich cudzołóstwo to było cudzołóstwo. To nie było. Ty mogłeś się przyglądać na kobietę, na mężczyznę, jak tam ci pasowało i w środku mieć tysiące różnych obrazów i dopiero kiedy dochodziło do aktu cudzołóstwa, to było cudzołóstwo. A Jezus mówi, a kto by spojrzał i pomyślał, ta sama kara. Ja nie mogłem kiedyś tego zrozumieć. Był taki artykuł w Starym Kodeksie Karnym 208. I to był artykuł, to była kradzież z włamaniem. Od roku do 10. I był taki, i dodatkowo był taki artykuł 11, czyli 208 w związku z 11, 208 artykuł w związku z artykułem 11. I to było usiłowanie włamania. Od roku do 10. Rozumiecie? Dopiero po nawróceniu to zrozumiałem. Dopiero po nawróceniu. Tak samo było dzisiaj, nie wiem jak jest, tak samo było karane włamanie, jak usiłowanie włamania. Ty. Dolna granica jest obecnie. Tak? Dolna granica. Dolna, kiedyś nie było. A kiedyś było normalnie, w tym kodeksie z 69 roku było człowieku, czy tym, zobaczcie, ten się włamał do sklepu, wyniósł wszystko, ukradł, rozumiesz o co chodzi, nic nie odzyskany, tak? I dostaje, proszę ciebie, ma wymiar kary od roku do niego. Tamtego drugiego złapali na tym, że kłódkę obcinał, tak? Od roku do 10. No, słuchajcie, no w ogóle od strony praktycznej jest cholerna różnica. Tutaj towar jest w sklepie, nic nie zginęło, nie ma uszkodzeń, nie ma kosztów w zasadzie kłódka. 40 zł. I koniec. Ja dopiero potem, jak się nawróciłem, czytam w ogóle, okej, Panie Boże. To ja rozumiem teraz tą jedenastkę. Rozumiem, że ty podniosłeś wszystko do etu. Nieważne, czy ty chcesz kogoś zabić, czy kogoś zabiłeś. Okazuje się, że to jest to samo. To samo. Dlatego z myśli pokutujesz tak samo, jak z czynów. A chrześcijanie nie pokutują z myśli. Mówią, co ja będę pokutował z myśli. Dalej, uciekaj z takich miejsc i od takich osób, które infokują twój umysł. Zrywaj się. Bez żadnych w ogóle sentymentów. Że to brat, siostra, nieistotne kto to jest. Infekuje cię, cześć. Wcale nie musisz mu uwagi. Często możesz mieć tak, że ty w ogóle nie będziesz miał prowadzenia, żeby uwagi komuś zwrócić. Bo albo już zwracałeś i ktoś i tak nie rozumie. I dalej siedzi ci, truje, człowieku, niewiarę ci. Wali taką, rozumiesz, o to chodzi, że się w pale nie mieści, wiesz co, no od razu ucieka. Wymyśl coś. Okłam go. Powiedz, że musisz iść kupić kilo kartofli, człowieku, 60 km dalej. Rozumiesz? I uciekaj! To w porządku będzie, bardzo w porządku. Rozumiesz, o co chodzi? To jak w ogóle zabicie kogoś w obronie własnej. Rozumiesz? To nie ma problemu. Bylebyś się nie infekował tym. Szanuj swój umysł. Nie stój jak ciele i nie słuchaj jak ktoś ci ładuje niewiarę, przekleństwa, głupotę, bzdurę, ciemnotę. Rozumiem o co chodzi? I nie mów, wytrzymam, wytrzymam, bo ty nie jesteś od wytrzymywania. Ty masz mieć czysty umysł, a nie masz wytrzymywać. Rozumiesz? Nie! Jak musisz, to tak, jak nie musisz, to się zrywaj. W ogóle módl się, Panie Boże, zachowaj mnie od ludzi przewrotnych i złych, zachowaj mnie też od braci, którzy mają pod sufitem nierówno, zachowaj mnie, Panie mój. Zachowaj mnie od plotkarzy, od obmówców, potwarców, zachowaj mnie od kulerów z
sporowych w ogóle, co na mnie wylewają kupły zimnej wody, jak wierzę. Bo zachowaj mnie, Panie Boże, od głodu i wojny. Rozumiesz, że zachowaj. Uciekaj! Chyba uciekaj z takich miejsc. Jest napisane, wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie. A wtedy będziecie synami, córkami, czyli wtedy będziecie realnie doświadczać synostwa. Chroń swój umysł rano, na noc i chodząc w światowe miejsca. Ogłaszaj krew Jezusa na swoim umysłu. Rano, na noc i chodząc w światowe miejsca. Proklamuj. Krew Jezusa chroni mój umysł. Idę spać. Rozumiesz? Tak. Unikaj treści filmów, obrazów o charakterze lękliwym, erotycznym, wulgarnym, okultystycznym i manipulacyjnym. Lękliwym, erotycznym, wulgarnym, okultystycznym i manipulacyjnym. Mówię o treści, czyli sensie. Rozumiecie? Nie mówię o tym, że są obrazy, filmy, w których są treści te pojawiają się jako drugie plany. To nie o tym mówię. Mówię o intencji obrazu. O intencji obrazu. To nie oznacza, że ty oglądasz film i tam są sceny erotyczne i ty wyłączasz film. Nie! Nie wyłączasz filmu. Nie wyłączasz, to znaczy. Film. Jednocześnie nie oglądasz filmu, u którego podstawy leży erotyka. Bo to tu się, tu jest miejsce działania duchów. Rozumiesz? Jest wielka różnica między Władcą Pierścieni, gdzie są różnego rodzaju nazywnictwa pod tytułem czary, magia, czarownicy i tak dalej, a Harry Potterem. Dlaczego jest różnica? Dlatego, że Harry Potter u swojej podstawy, tak, posiada gloryfikację magii. Rozumiecie? Nazywnictwo nie jest ważne. Gandalf jest nazwany czarownikiem, a jest symbolem Ducha Świętego. No więc sorry. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To nie o to chodzi, jakie jest nazywnictwo, jak to się w ogóle to... To może być tysiąc czarowników, różnych rzeczy, wiecie. To nie tak. Ważne jest, co leży u podstawy, jaka jest intencja tego. Pojawiają się w jakichś obrazach, książkach, publikacjach, miejscach rzeczy, które wywołują napięcie związane z jakąś tam formułą lęku. To nie jest problem. Problem jest, jeśli to jest horror na przykład. Tak? Nie jest to tego rodzaju, się tak to widzieć, tak to czytać. Ja zawsze, my starą od małego siedzimy, oglądamy, wiesz, tam nie wiem, trup się ściele gęsto, zaraz w ogóle siedzimy, mówię, tak, to jaki jest głębszy sens tego? A ja taki, okej, okay, w ogóle nie ma problemu. Rozumiecie? Sara od małego z nami zawsze oglądała filmy normalne, takie, wiecie. To nie było problemu, dlatego że zawsze to, co widziała, to miało u podstawy jakiś sens, jakąś głębię. Prawda? Wczoraj siedziałem tam, jeszcze coś sobie zjadałem, obsztykałem tym pilotem. Był na jednym filmie, taki, rozpocząłem się film Botox. Wziąłem, w ogóle tak siedzę, jem, no nie? I przyglądam się na to i mówię, nie wierzę własnym oczom, mówię. Jakie debile! Ale jakie? O, mówię, o Boże, mówię, człowieku. Ja mówię, popatrzę jeszcze na to ze dwie minuty i mówię, zobaczę, czy to ma jakiś sens. Mówię, no bo tam w ogóle nie ma sensu. Tam jest taka głupota, tam sensem jest ta głupota. Człowieku. No żyga na niemowlaka i mówi, lota wirusa mam. Rozumiesz, o co chodzi? No kretyn. Mówię, o Boże. Rozumiesz? No
To niesie za sobą taki potencjał głupoty, że gdybym ja ten film obejrzał na przykład, rozumiecie? To ja bym musiał w ogóle poprosić tutaj was, żebyście mnie uwalniali. Bo żebym ja mógł normalnie głosić do was i... Człowieku, od ducha po toksu. Musiał być uwalniany. Dalej, ustawicznie dziękuj za wszystko, wymieniając różne elementy. Nie dziękuję Ci, Panie Boże, za wszystko, tylko dziękuję Ci, Panie, za nogę. Dziękuję Ci, Panie, że mam nogę. W ogóle jak mało ludzi zastanawia się nad takimi rzeczami. Dziękuję Ci, Boże, za konkretne rzeczy. W ogóle dziękowanie za konkretne rzeczy będzie wzbudzać jeszcze większe, tak? Jeszcze większą potrzebę dziękowania i wdzięczności. Natychmiast wybaczaj, gdy zostaniesz zraniony. Natychmiast wybaczaj. Nie pozwalaj, żeby niewybaczenie w tobie zostawiało. Wybaczaj, nawet jeśli jest ból, nawet jeśli jest cierpienie, jakie jest z tym związane, wybaczaj i nie zastanawiaj się nad tym. Leczenie nastąpi później. No i to są takie wskazówki główne, które są związane z takim treningiem na naszych myślach. Trzeba o to zadbać.